Wojciech Oszechowski w tym odcinku podsumowanie, co ciekawego słychać na rynku nieruchomości i w którą stronę z tymi wszystkimi cenami idziemy oraz czy już jest granica, czy nie ma tej granicy, czy już jest bańka, czy tej bańki jeszcze nie ma i co ciekawego słychać, więc zapraszam do obejrzenia. Mamy wrzesień 2019 roku i cały czas padają pytania, przynajmniej na tych konferencjach, na których jestem. Wojtek, no więc co dalej się będzie działo z tym rynkiem nieruchomości? Jak to dalej będzie? Czy ceny będą rosły, czy nie? No ja już na ten temat nagrałem długi webinar wyjaśniający. Jak chcesz w szczegółach tam posłuchać, to zapraszam na stronę www.czasnaatak.pl Natomiast teraz tak w skrócie, bo już w lipcu słyszałem, a ceny na rynku pierwotnym spadają, a już niebawem to... Nawet ostatnio, jak znajomy sprzedawał mieszkanie, to właśnie jego kupujący mówił, że kupuje już w ostatnim momencie, bo zaraz te ceny będą spadać. Więc, no właściwie, jak mają ceny spadać, to nie wiem dlaczego kupował. Ale zobaczmy i stwierdźmy kilka faktów, takich, które w tej chwili na rynku można zauważyć. Bo mówi się, że jest bańka na rynku nieruchomości, bańka w cenach, że te ceny mocno wysoko potrzebowały. A ja powiem, nie jest to do końca prawda. Bo przyjrzyj się, jak wygląda rynek domów, przyjrzyj się, jak wygląda rynek wielkich budynków, kamienic, lokali komercyjnych. Ja tam w ogóle nie zauważam, żeby, żeby była bańka, żeby te ceny w ogóle poszybowały. Gdy przyjrzymy się miastom w Polsce, to niezależnie czy to bierzemy pod uwagę wschód Polski, zachód, południe czy północ, w ciągu ostatnich dwóch lat ceny nieruchomości na rynku. Pierwotnym i wtórnym mieszkaniowym, czyli takie mieszkania do 70 metrów poszybowały 50% w górę, 50% wzrosły ceny, ceny zakupu, tak jak w Łodzi na Widzewie w 2016 kupowaliśmy po 2700 za metr kwadratowy. No tak, teraz 400, 300 już ciężko jest. Dostać, czyli wzrost o 50%. No, gdybyśmy sobie tak pomyśleli, 4300, tu 2700 to jest 1600, a 1600 do 2700 to nawet jest więcej niż 50%, bym powiedział. Można już zauważyć, że nawet 60%, ale proszę się tym nie przejmować, dlatego że w 2006-2007 roku. Te ceny skoczyło o 120%. Jedno z pierwszych mieszkań, które kupiłem w Łodzi na Doroszewskiego na 9 piętrze w wieżowcu z wielkiej płyty za 97 tysięcy złotych, rok później sprzedaliśmy za 245 tysięcy. To były 120% wzrosty. Ale to się dzieje tylko na rynku mieszkaniowym, bo gdy przyjrzymy się na ceny domów, tak jak mówiłem, dużych obiektów, dużych budynków, to tam tak nie ma. No, ja realizuję projekt 100 kamienic.pl, www.100 Zapraszam, żebyś zobaczył. To są bardzo duże projekty rewitalizacji nieruchomości oraz stawiamy od nowa budynki mieszkalne, apartamentowce. Robimy teraz 7 projektów naraz. Łączna wartość przekracza ponad 200 milionów złotych. To jest to bardzo, bardzo duże wartości. No i ostatnio kupiliśmy taką fajną kamienicę naprzeciwko teatru, naprzeciwko opery przy przynarutowicza w Łodzi. Po około 1800 zł za metr kwadratowy, no to kupujemy hurtem, kupujemy cały budynek i okazuje się, że te ceny nadal y, są w miarę przystępne. I co ciekawego, no nie było jakiejś wielkiej konkurencji, która by nam przeszkadzała w zakupie tej nieruchomości. I to dotyczy Narutowicza, to dotyczyło Tuwima, jak kupowaliśmy, czy działki na Kilińskiego. 12, czy tak, jak niedawno kupiliśmy fabrykę na Wolczańskiej 13? Bardzo duży kompleks, tam powstanie kompleks biurowo-mieszkalny o powierzchni 8 tysięcy m2. Tam właśnie teraz zbieramy kapitał, bo już mamy trzy projekty, które realizujemy, czyli Wiszące Ogrody, Mini Akademiki, Słoneczne Terasy. A teraz wchodzimy w nowe projekty, gdybyście chciał przyłączyć, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Ale to wszystko pokazuje, że no tam takich wzrostów nie ma. Spójrzmy na rynek domów jednorodzinnych. Ja nasz dom kupowałem w 2011. Kupiliśmy za jakieś tam 630 tysięcy złotych, w stanie surowym zamkniętym, w okolicy dzisiaj, czyli po 8 latach, można kupić za 550. Dzisiaj, gdy mnie osoby pytają, czy już inwestować w domy, no to raczej skłaniałbym się do szeregowców, bliźniaków, ponieważ ich koszt wytworzenia jest teraz w tej chwili konkurencyjny do rynku mieszkaniowego, bo jeżeli za mieszkanie wremontowane w dużych miastach wojewódzkich trzeba już dać 400, 500, 600 tysięcy, no to trzeba się zastanowić, czy nie lepiej kupić sobie. W jakiejś tam dzielnicy czy pod miastem, e, właśnie szeregowca czy bliźniaka, na tą chwilę. I tam teraz będzie się zaczynał ruch. Teraz dopiero tam te obiekty stają się konkurencyjne, i dzisiaj masa osób kupuje działki i stawia te bliźniaki i szeregowca. Ale to się dopiero zaczyna. Za rok, dwa, jak te domy, jak te osiedla będą powstawały i, i będzie taka duża sprzedaż, to wtedy będzie można zobaczyć tam też pewnie wzrosty tych wartości, bo ludzie jeszcze z droższych mieszkań już będą uciekać, będą przechodzić na ten, na ten rynek. Ale reasumując, no czy można powiedzieć, że jest taki wielki wzrost na tym rynku nieruchomości? No można, ale tylko w cenach mieszkań, ale nie w innych budynkach czy lokalach komercyjnych czy domach. Dzisiaj cały czas, jak wystawiasz dom, wybudujesz i chcesz go sprzedać, to rotacja pieniądza trwa około roku. Czyli zamrażasz pieniądz na rok. Więc to jeszcze trzeba się zastanawiać, czy, czy już wchodzić, czy jeszcze poczekać, zanim ten boom nastąpi. Chyba że przewidujesz, że dzisiaj zaczynasz budowę, za dwa lata będziesz oddawał te domy jednorodzinne. To one faktycznie. W tym stosunku na pewno skoczą do war na wartości, no i warto na ten temat sobie porozmawiać. To znaczy, w ogóle polecam strefę nieruchomości, naszą, bo tam w jednym z odcinków, co prawda tutaj mamy nową, szóstą, szóstą już strefę nieruchomości, gdzie jest Daniel Kreczewski, Jakub Midel, Paweł Albrecht, Sołtysiak i Werman, Jakub Bączek nawet jest. No i oczywiście my tam opowiadamy o swoich kamienicach, ale w jednym z numerów, chyba bodajże czwartym. Tam jeden z deweloperów opowiadał, jak zagospodarować dobrze działkę, czyli co wybrać. Czy podbudowę domu jednorodzinny, szeregowce, czy bliźniaki. Pokazuje, jak to rentowność wynika. więc warto zajrzeć do tego numeru i przestudiować sobie ten numer. Więc co powoduje, że ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych tak szybko rosną. No, właśnie w tym webinarze, o którym już wspominałem, tam to uzasadniałem, a mianowicie dzisiaj pod drzwiami stoi 15 osób, oni się przebijają cenowo i nic nie jest w stanie ich stamtąd od tych drzwi wygonić. To by dopiero po prostu inwestowaniem nieruchomości musiałoby się stać nierentowne. Dzisiaj gdy ktoś kupuje pod wynajem długoterminowy i, i liczy, że będzie osiągał 8% stopę zwrotu, no to stopa zwrotu musi spaść tam do 4% załóżmy. A więc spada do 4%, staje się to nierentowne. Kiedy się to może stać? Może się to stać wtedy kiedy um, yy, kiedy Wartości nieruchomości wzrosną dwukrotnie. To jest moja taka teoria, że w ciągu najbliższych 10 lat ceny, ceny nieruchomości wzrosną dwukrotnie. I tak jak w tytule, dlaczego poruszyłem Bydgoszcz, akurat to dotyczy całego oczywiście rynku w Polsce. W Bydgoszczy też tam w tej chwili po 4-200 załóżmy kupujemy do remontu. Ale jak będziemy kupować po 9-10 tysięcy, to będzie oznaczało, że to już jest pułap bardzo wysoki, że jest pułap, który. Sprawia, że spada rentowność kupowania nieruchomości pod wynajem. Dzisiaj, jak kupujesz, będziesz utrzymywał 8% stopy zwrotu, a wraz z upływem czasu, kiedy czynsze będą rosły, ta stopa zwrotu w stosunku do dzisiejszej ceny zakupu będzie jeszcze bardziej rosła. Ale gdy będziesz chciał kupić za 10 lat, no to gdy cena będzie dwukrotnie wyższa, no to licząc zaangażowany kapitał i otrzymywane zyski, okaże się, że ta stopa zwrotu jest na tyle niska, że niektórzy powiedzą: Nie, to już nie ma sensu, nie kupujemy, nie inwestujemy i odchodzimy od tego. Chyba, że, chyba, że nastąpią dwa czynniki, że faktycznie w trakcie te czynsze będą rosły. Kiedy czynsze mogą rosnąć? Wtedy, kiedy spadnie opłacalność kupowania mieszkań na własność. No tak, jeżeli by się okazało, bo jest taka sugestia, że wzrost wartości stóp procentowych w Polsce, czyli gdy Wibor skoczy, może sprawić, że staną się droższe kredyty, nie wszyscy będą mieli tą zdolność kredytową, no to nie będą kupować nieruchomości na własność. Tu niektórzy dają taką hipotezę, że wtedy spadnie. Zainteresowanie takie wśród inwestorów co do zakupu nieruchomości, i wtedy te ceny będą spadać, no bo nie będzie chętnych. No chyba wręcz przeciwnie, bo to tylko odpadną ci, co się kredytują. Czyli jak 15 stoi pod drzwiami, no to 5 odpadnie, 10 jeszcze zostanie. I ci 10, tych 10 inwestorów, którzy są gotówkowi, oni będą te nieruchomości dalej nabywać. Ale dla nich to będzie coraz bardziej opłacalne, bo ci co odpadli i nie mogą kupować dla siebie, bo nie mają zdolności, będą wynajmować. A więc, jak będą wynajmować, to czynsze będą szły w górę. No i takie koło się nam znowu bardzo fajne zatacza: czyli wzrost stóp procentowych może wcale nie, nie zahamować. Wzrostu cen, a wręcz przeciwnie, może wywołać się skutek, że czynsze, czyli to odstępne, które się bierze za wynajem, będzie wzrastać i znowu ten najem długoterminowy będzie wracał do łaski, stanie się znowu opłacalny, a więc znowu gotówkowi inwestorzy będą rywalizować nieruchomości i te ceny dalej mogą rosnąć. Ale to wszystko do czasu, kiedy zaspokojony zostanie rynek. Jak wiemy, około 2 miliony mieszkań brakuje, więc czekamy z niecierpliwością, kiedy ten deficyt zostanie zaspokojony, a tak jak przewidywałem to w innych odcinkach, około 10 lat na to potrzeba, a więc mamy 10 lat dobrego inwestowania. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Orzechowski, jeżeli masz pytania, to napisz do mnie, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, zadnasz dzwoneczek. I, a jeżeli masz pytania, to komentuj, komentuj. Może ty masz jakieś swoje hipotezy, komentuj. Jeżeli ty masz jakieś pomysły, komentuj. Będziemy się odnosić. Będziemy robić tak, żeby było dobrze, żeby się wszystkim dobrze inwestowało. Pozdrawiam.